Po drugiej stronie Mateusz Michalski, a my już zaczęliśmy to spotkanie. Zatrzymał się Panka na wysokości pola karnego do prawej nogi, dośrodkowuje w pole karne, wygrywa tutaj ten pojedynek. Jest. Wygrywa tę główkę Grudniewski, ale tutaj w środku. Dobrze, już radzą sobie gospodarze. Trąd do prawej strony, Panka rozpędza się, wysokość pola karnego, uderza jeszcze po nodze, niemal na linii 16 metra, dośrodkowanie na 11 metr, skacze Tanżyna i on tutaj na raty wygrywa ten pojedynek. Fundabo próbował się odwrócić, ale traci piłkę, strzał na bramkę Mleczki. Gospodarze, no i znowu tutaj Roman, już wysokość pola karnego, odwraca do prawej nogi, jeszcze odcina go tutaj po czobut, wraca Prochownik, ale Roman nie traci piłki, świetnie wypatrzył Pankę, pole karne, Panka jeszcze raz na 11 metr. Będzie jeszcze szansa na strzał, ale zbyt lekko. Zamienił się już w międzyczasie stronami z Mateuszem Michalskim. Teraz dobry pressing na połowie. Miedzi, odzyskujemy piłkę. Prochownik, narożnik pola karnego. Zagrywa do Fundambu. Skrzydla akcję Fundambu w pole karne. Ależ tutaj próbował Daniel Mąka. Jeszcze istnieć to też specyfika Ligi Rosyjskiej. Teraz dobrze widzę pod linią boczną. Michalski spod linii końcowej w pole karne. Zablokowany Mąka. Jeszcze piłka nie opuszcza boiska. Michalski, lewa noga. Bardzo niedokładnie. Zamyka Stępiński. 20 metrów do bramki. Pole karne Fundambu jest do prawej nogi. Odwracał tam sobie piłkę. Ale na 16 metra. Teraz Kosakiewicz. Miękko w pole karne nabiega Widzew, nabiega Tanżyna. Na razie piłka wybita na 20 metr. Jeszcze Fundambu z Woleja, jeszcze Tanżyna głową, ale zbyt lekko teraz. Co za pomyłka. Grobowiczem wyszedłby prawą stroną boiska, a ten go powstrzymał. Kosakiewicz, daleka piłka na zamknięcie. Grobelny mija się z nią. Nie ma tutaj czujności. Sytuacji, w której zupełnie nieatakowany wypuścił piłkę z rąk, a teraz wrzutka, która leciała i sygnalizowała, że spadnie właśnie do niego. Teraz strzał Mąki! I mija słupek. Już przygotowani piłkarze w niebieskich koszulkach. Pinios na krótki słupek. Przedłużenie piłki. Matuszek jeszcze jest tam na zamczerwoną. Mieć na niebiesko. Arbiter gwizdże, więc zaczynamy drugą część spotkania. Pola karnego przez środkowego obrońcę drużyny Miedzi. Teraz za pleców wychodzi Mąka. On nie był na pozycji spalonej. Świetne przyjęcie Mąki. Fundambu sam na sam. Fundambu, ale zepsuł Kongijczyk tę sytuację. Taką łopatą prosto w bramkarza. Teraz rzut wolny dla Miedzi. Dośrodkowanie w pole karne. Skaczą zawodnicy Widzewa. Jeszcze nie koniec. Trzeba zażegnać niebezpieczeństwo. Strzał na bramkę. Główkowi świetnie wyprzedza Tanżyna. Trzeba teraz odciąć środek. Dobrze. Fundambu, mamy szansę. Przejmujemy piłkę na połowie Miedzi. Fundambu do prawej puszcza Mąka. Doskonałe zachowanie Mąki, ale nie zdążył. Karnego jest obok niego Michalski. Zieliński, oskrzydlona ta akcja przez Matuszka. Dużo ma miejsca Matuszek. Dośrodkowanie, skacze Panka. On zbija tę piłkę głową. Taka decyzja pochopnie podjęta o skierowaniu piłki z powrotem w linię środkową. Teraz będzie rozpędzał się Roman. Garuch, lewa strona, lewa noga, dośrodkowanie i piłka przelatuje pod strachem Miedzi. W Legnicy, z której też przecież, w której grał, teraz piłka zamknięta jeszcze na sam koniec, znowu przez obrońcy, tak zgarniają ją jeszcze 30 metrów od bramki gospodarze. Roman w polu karnym, dośrodkowanie Łukowskiego, jest Tanżyna i dobrze teraz Tanżyna wybił piłkę głową. Dobrze, Kun rozpędzony, Mateusz Michalski jest w środku, prawą stroną wychodzi Łukasz Kosakiewicz, już na wysokości pola karnego, już w polu karnym, wstrzymuje akcję Kosakiewicz, lewa noga, zamyka to wszystko Becht, lewa noga Becht, gol! Gol Widzew 1, Miedź 0 i Filip Becht wygęcza tę akcję, wygrywamy, wygrywamy! W kole środkowym Kosakiewicz do prawej jest Dominik Kun. No on tutaj robi naprawdę dobrą robotę. Dobrze znalazł Kosakiewicza, bo ten chętnie podłącza się jak zwykle do akcji na jeden kontakt z Muchą. Ładna akcja Widzewa. Kosakiewicz w polu karnym broni bramkarz i wybijają gospodarze. Dążymy, tak trzeba powiedzieć, do tego, aby zdobyć gola numer 2. Kun dobrze przyjął w polu karnym. Prawa strona Kun na bramkę. Słupek! Jeszcze wraca Mucha, ale Grobelny pozbierał się z linii. W Lechu i naprawdę dwóch ciekawych zawodników. Bartkowiak już w środku, a Tupaj na skrzydle, ale teraz sprytnie Widzew. 20 metrów do bramki. Michalski uderza, ale bardzo tam po zejściu Piniosa. Zapolnik znów tyłem do bramki Mleczki. Odgrywa piłkę do Łukowskiego. Łukowski w pole karne. Mleczko zostaje na linii i chyba dobrze, bo w ostatniej chwili zbił tę piłkę. Damian Trąd, prawa noga, odchodząca piłka na zakończenie. Jeszcze skaczą gospodarze. Zamieszanie, 5 metr i niestety wbijają piłkę do bramki. Nie potrafimy opanować nerwów, nie potrafimy
zachować pozycji. Tanżyna, jeszcze może będzie szansa na wyjście z jeszcze jedną akcją. Kun, dobrze, grają teraz z Muchą. Piłka za plecy, tutaj trochę popracował ciałem Biernat i wstrzymał w biegu Mateusza Michalskiego. Wychodził już tutaj pomiędzy dwóch ostatnich zawodników, a sędzia w tej chwili używa gwizdka również po raz ostatni i niestety po straconej bramce w samej...